Thank you, boys. Fernando is faster than you. We keep on working. We do our we'll thing. We'll get a call with double crew. Yes, I don't go outside for nothing. No one is gonna make me leave this room. Oh no, they can't tell me nothing. No way. Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie na Grand Prix Walencji, czyli Grand Prix Europy. Dziś wita Formułę 1. Zgasły wszystkie światła, jak widzicie, startujemy z pole position, no i tutaj bronimy pozycję przed Buttonem i Hamiltonem. Zobaczymy, czy Button i Hamilton będą tutaj atakować, czy będą atakować zespół Lotusa. Tam jest Button, od lewej strony zaczyna Button, ale jednak nie, tutaj Button chyba jednak nie powinien wyprzedzić. Tam zawodnicy walczą, tam jest bardzo ciasno i bardzo tłoczno i tam dzieją się ciekawe rzeczy, ale my w tym nie uczestniczymy. I Raikkonen na pozycji trzeciej, więc bardzo dobry start Kimiego Raikkonena. No i tutaj Kimi Raikkonen poradził sobie bardzo, bardzo dobrze. On startował z okolic szóstej pozycji, więc w sesji kwalifikacyjnej wcale tak dobrze mu nie poszło. My pojechaliśmy znakomicie, znakomity czas. No i tutaj zawodnicy teamu McLaren, Red Bull Racing, Ferrari, no i nasz kolega z zespołu Kimi Raikkonen po prostu nie mieli szans. Była to strata około pół sekundy tych zawodników do mnie, czyli do pierwszego czasu z sesji kwalifikacyjnej. Jeżeli chodzi o pogodę, będzie cały czas świeciło słońce, piękna słoneczna pogoda, ponad 20 stopni Celsjusza, więc tutaj tor na pewno będzie bardzo dobrze dogrzany, no i opony będą spisywać się znakomicie. Szczerze przyznam, że troszeczkę w formułę już po prostu jakiś czas nie grałem, no i muszę się z powrotem przyzwyczaić do tego stylu jazdy. Pojeździłem trochę w WRC, zagrałem też w inne serie, no i oczywiście kilka dni bez Formuły 1 i już ten refleks jest troszeczkę inny, już to wszystko się zmienia, ale pojeździłem troszkę w sesji treningowej i myślę, że powinno być całkiem nieźle. Button na pozycji drugiej, no i Button także tutaj świetny start, poradził sobie z tym tłokiem, który był tam na samym początku i myślę tutaj Jenson Button będzie próbował wydrzeć nam zwycięstwo. Jak widzicie, cel jest numer jeden, no i myślę, że taki cel możemy osiągnąć jak najbardziej, ale ja wiem, że wyścigi Formuły 1 są naprawdę bardzo nieprzewidywalne i tutaj nie ma co jak na razie myśleć o pozycji pierwszej. Trzeba jechać jak najszybciej i tutaj trzeba po prostu te czasy po prostu poprawić. I tutaj widzimy błąd, delikatny kontakt ze ścianą. No i oczywiście te czasy muszą być coraz lepsze i będą, ale czy utrzymamy pierwszą pozycję? Nie wiadomo. Raikkonen na pozycji trzeciej, więc tutaj widzimy, że Raikkonen jak na razie tą pozycję trzecią utrzymuje. Zawodnicy systemu DRS użyć jak na razie nie mogą, więc to wyprzedzanie zawodnika Lotusa, czyli mnie, jest dosyć ciężkie, ponieważ ta prędkość nawet tego samochodu bez użycia systemu DRS jest naprawdę bardzo duża. Tutaj na tej prostej używamy trochę systemu KERS, żeby delikatnie odjechać. No i widzimy, że Button, on wykorzystuje ten strumień powietrza i jest za moim samochodem. Nie, jednak tutaj Button nie ma szans, więc tutaj Jenson Button po prostu musi skapitulować. Drugie okrążenie wyścigu, jesteśmy w trzecim sektorze, za chwileczkę w ten sektor wjedziemy, teraz kończymy sektor drugi. No i tutaj wyjeżdżamy na bardzo długą, prostą, no i tutaj zawodnicy też będą próbować po prostu wyprzedzić bolid, który znajduje się przed nimi. No i tam Raikkonen, gdzie jest Raikkonen? On gdzieś tam musiał odpaść, jest na pozycji czwartej, Button i Hamilton na pozycjach drugiej i trzeciej, przepraszam, ja jestem na pozycji pierwszej, poprawiamy swoje czasy sektorów, więc jest całkiem nieźle. Oczywiście spowodowane jest to startem, który spowolnił okrążenie. Pierwsza pozycja Bird, drugi Button i trzeci jest Hamilton. Gdzie jest Raikkonen? Na pozycji chyba jest czwartej, jak widzę. Jak na razie 24 zawodników jedzie w wyścigu, więc nikt nie odpadł. Jest Raikkonen na pozycji czwartej, no i DRS można użyć na tym okrążeniu. Poprawiamy swój czas okrążenia. No i tutaj Button, cały czas Button próbuje się wcisnąć, cały czas próbuje od zewnętrznej, cały czas próbuje wykorzystać optymalny tor jazdy, ale ja jak na razie błędów większych nie popełniam i tutaj myślę, że mogę swobodnie utrzymać swoją pozycję pierwszą.
jest okrążeń 14, więc dosyć dużo. Tor jest dosyć taki długi. No i tutaj pamiętajmy, że wspomnienia z tego toru są dobre, no ale nie każde wyścigi są takie same, więc nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Jeżeli chodzi, tutaj widzimy, jeszcze zwróćmy uwagę na Jensona Buttona i od prawej strony Jenson Button mnie wyprzedza. I czy Hamilton jeszcze będzie próbował? Nie, tutaj będę musiał opóźnić hamowanie. No i czy będzie Lotus przed McLarenem Lotus, i tutaj delikatnie wyjeżdżam jeszcze bok w bok, praktycznie tam było i od prawej i od lewej strony Jenson Button próbował. Jednak tutaj Jenson Button skapitulował, no i my bardzo dobrze sobie poradziliśmy. Odnośnie tych wyścigów, nie każde wyścigi są takie same i myślę, że tutaj będzie naprawdę bardzo ciężko tą pozycję utrzymać. Pamiętamy 2 lata temu, kiedy jeździliśmy, oczywiście 2 sezony temu, ja mówię tak 2 lata temu, bo w sensie w wirtualnej grze jeździliśmy w Williamsie, no i tutaj był chyba dublet, jeżeli dobrze pamiętam, więc bardzo dobry wynik. W Mercedesie chyba tutaj nie jeździłem. Nie jeździłem tutaj chyba w Mercedesie, ale właśnie w teamie Williams było fantastycznie. Zobaczymy, jak będzie w teamie Lotus. Jak na razie jesteśmy na pierwszym miejscu w klasyfikacji kierowców Mistrzostw Świata. Tam było dobrze, tam było już gorąco i tam chyba kontakt był delikatny z Hamiltonem. Urwałem mu kawałek przedniego skrzydła, jeżeli się nie mylę oczywiście, bo nie widziałem tego dokładnie. Tutaj ten zakręt, bardzo wredny zakręt, bardzo łatwo wyjechać poza tor. No i tutaj dobrze, że jest przynajmniej ten wyjazd, można swobodnie wyjechać, no ale traci się przez to dużo pozycji. Button na pozycji drugiej i Hamilton na pozycji trzeciej, cały czas ta pierwsza trójka się utrzymuje i Raikkonen na pozycji czwartej. Myślę, że tutaj Raikkonen może powojować, tutaj Raikkonen będzie starał się na pewno te pozycje po prostu podnosić i iść cały czas do góry. Myślę, że tutaj Kimi Raikkonen na pewno odpuszczać nie będzie. Tak więc zobaczymy, czy tutaj Jenson Button przy użyciu systemu DRS, no i oczywiście systemu KERS, będzie próbował nas wyprzedzić. Jest cały czas, widzimy go już w lusterkach, no i czy wyprzedzi, nie, jednak Hamilton wyprzedza Buttona, no i Hamilton jest na pozycji drugiej, więc tutaj Hamilton fantastycznie, użycie systemu DRS, no i bez problemu wyprzedza Jensona Buttona. My Jensona Buttona delikatnie przyblokowaliśmy, no i tutaj Hamilton mógł bez żadnych problemów sobie z kolegą zespołu, z teamu McLaren poradzić. Czwarte okrążenie wyścigu o Grand Prix Europy. No i jest to wyścig, tak jak mówiłem w poprzednich sezonach, jest to wyścig dosyć taki nudny i tutaj niezbyt się dużo dzieje. Mam nadzieję, że jednak będą jakieś ciekawe sytuacje, które będzie można po prostu fajnie pooglądać. Zobaczymy, jak to będzie w dalszej części wyścigu. Mam nadzieję, że właśnie takie sytuacje się pojawią. Tutaj delikatnie za szeroko, tutaj to hamowanie jest naprawdę bardzo ciężkie i Hamilton tam po prostu szaleje, cały czas próbuje nas wyprzedzić. Piąte okrążenie wyścigu już rozpoczęte, Raikkonen na pozycji czwartej, tutaj nic jak na razie się nie zmienia. Tutaj to ostre dohamowanie i prawy zakręt, tu widzimy, że było już blisko bandy, tutaj ciut za wolno dohamowałem, no i Hamilton i Button będą próbować odebrać mi tą fantastyczną pierwszą pozycję. 1.44, 433, to jest mój czas okrążenia, no i Hamilton tutaj cały czas jest za naszymi plecami, nie odjeżdżamy Brytyjczykowi. Myślę, że tutaj Lewis Hamilton będzie starał się cały czas przy użyciu systemu DRS wyprzedzić zawodnika teamu Lotus. No i my tutaj będziemy naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji. Jest Hamilton i od lewej strony Hamilton mi wyprzedza, więc Hamilton jest bardzo szybki. No i tutaj opóźniamy hamowanie, no i bok z Hamiltonem, jest Hamilton za nami, ale czy Button? Jest Button! Button wyprzedza Hamiltona, więc tam jest po prostu walka. Zobaczcie, jak tam jest tłoczno, bardzo tłoczno. Tutaj wyjeżdżamy poza tor, no i te błędy mogą się zemścić, to może spowodować poślizg, no i możemy wypaść z toru, albo po prostu obróci nam samochód. Button na pozycji drugiej, więc Button, fantastyczna walka tych zawodników z tyłu stawki, tam druga, trzecia, czwarta pozycja, tam po prostu dzieje się bardzo dużo, tam jest bardzo, bardzo tłoczno, ale myślę, że ci zawodnicy łatwo skóry nie oddają. Piąte okrążenie wyścigu, za chwileczkę zaczniemy okrążenie
numer 6. No i tutaj myślę, że niedługo czas zjechać do alei serwisowej po wymianę opon. Jak widzicie, uślizg delikatny samochodu, ale jeszcze do tej alei serwisowej nie zjedziemy, dopiero pod koniec tego okrążenia, czyli okrążenia 6. No i zobaczymy, co tutaj będzie się na tym okrążeniu działo. Czy Button lub Hamilton będą atakować zawodnika Teamu Lotus? Tego w stanie nie jestem powiedzieć. Kontakt ze ścianą, delikatny kontakt ze ścianą, no i niestety popełniamy tych błędów coraz więcej. Ja po prostu obawiam się tych błędów niesamowicie, ponieważ może obrócić samochód, albo ci zawodnicy mnie wyprzedzą i nie będę w stanie ich wyprzedzić. Jak widzicie, jedziemy na oponach tych szybszych, więc są to opony, które dawają nam troszeczkę większą przyczepność, no i oczywiście większe prędkości, co powoduje to, że czasy są lepsze, no i tym zawodnikom w miarę możliwości możemy odjeżdżać. Hamilton jest na pozycji trzeciej i myślę, że tu Hamilton nam na razie nie zagrozi, ale Button jest bardzo blisko i od prawej strony Button, nie, jednak Button nie da rady, tutaj było zbyt ciasno i Button nie miał szans, tam Hamilton cały czas także próbuje Jensona Buttona wyprzedzić, no i myślę, że tutaj na tych długich, prostych będzie się starał tego dokonać. Szóste okrążenie, no i na tym okrążeniu, jak wiecie, zjeżdżamy do alei serwisowej. Opony są bardzo zużyte i tutaj nie ma co po prostu obijać w bawełnę. Te opony nadają się tylko do wyrzucenia, no i po prostu te opony już nie trzymają aż tak dobrze jak na początku, no i musimy te opony zmienić. Ten trzeci sektor, bardzo szybki sektor, sektor, który jest naprawdę bardzo wymagającym sektorem i tutaj dohamować także jest bardzo ciężko, zbieramy brud na opony i tutaj tego brudu jest bardzo dużo i Button czy Hamilton zjeżdża, chyba Hamilton tam zjeżdżał, więc tutaj musimy dobrze wyjść z tego pit stopu, jest 3,9 sekundy, całkiem dobrze i za nami jest chyba Jenson Button jednak Button, tak, Jenson Button jest za nami, więc tutaj bardzo dobry pit stop zespołu Lotus, no i fantastycznie, bardzo dobrze to wszystko wyglądało. Tutaj uważać, żeby wyjechać w miarę dobrze i Pig jest za nami, Pietrow jest przed nami, wzbogacona mieszanka paliwa, żeby tych zawodników w miarę doścignąć, żeby tych zawodników po prostu dogonić i móc wyjechać przed tymi zawodnikami, czyli zobaczymy, przed jakimi zawodnikami wyjadę, czy w ogóle wyjadę jako pierwszy, bo to jest naprawdę ciężko powiedzieć i tutaj myślę, że będziemy oczywiście się starać się jechać jak najszybciej. No ale nie jest to wcale takie łatwe, ponieważ te opony nie trzymają jak na razie praktycznie w ogóle. Są zimne, niedogrzane i jest naprawdę dosyć ciężko utrzymać bardzo dobre, szybkie tempo. Tempo wszystkich zawodników z przodu. Tam widzimy Verni właśnie wyprzedza Pika, no i tam nie miał Pik szans. Użycie systemu DRS, mógł użyć systemu DRS Jean-Eric Vergne. No i ten team, ogólnie Toro Rosso, jest dużo lepszy niż Marussia, przepraszam, więc tutaj po prostu ten zawodnik nie miał szans i musiał uznać wyższość rywala. Za chwileczkę tamci zawodnicy wjeżdżają do pit stopu, a my jesteśmy w sektorze trzecim. Tutaj bardzo blisko jest Pietrow, no i zobaczymy, czy Pietrow będzie mi odjeżdżał, czy nie będzie mi odjeżdżał. Ja jak na razie widzicie, jestem cały czas za zawodnikiem teamu, zapomniałem, masakra. No ale dobra, nie będziemy tutaj się tym martwić. Caterham po prostu zapomniałem, te emocje naprawdę działają i biorą górę. No i zobaczymy, na której pozycji tutaj wyjadę, na której pozycji, czy wyjadę przed zawodnikiem, czy przejadę przez Hamiltonem. Hamilton już wyjeżdża, no i Hamilton jest tutaj już praktycznie koło tego zakrętu, jestem przed Hamiltonem, więc bardzo dobrze to wygląda, bardzo dobrze, że wyjechaliśmy przed tym zawodnikiem, że Hamilton jest na trzeciej pozycji, a ja jestem na pozycji drugiej. Pietrow jest na pozycji pierwszej, niesamowita pierwsza pozycja zawodnika teamu Caterham, no więc ci zawodnicy całkiem dobrze sobie radzą, chociaż on jeszcze do alei serwisowej nie zjeżdżał i widzicie, że ja go doganiam, jestem bardzo blisko i jestem dużo szybszy od tego zawodnika, on ma opony już dosyć zużyte, no jak widzicie, jedzie na tej twardszej mieszance, czyli będzie używał mieszanki szybszej, no i będzie mógł walczyć w sumie pod koniec wyścigu z zawodnikami nawet z lepszych zespołów, tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem bardzo blisko tego zawodnika, tutaj delikatnie opóźnienie hamowania, ale nie
będę tutaj ryzykował. Nie będę ryzykował. Pietrow jest zawodnikiem, który jeszcze nie zjeżdżał. Nie będę tutaj szarżował, żeby nie dostać kary za głupie zachowanie. Użycie systemu DRS. Czy będzie, czy nie będzie? Nie ma. Nie ma użycia systemu DRS, więc wcale to nie jest dobra nowina. Ale tutaj jest bardzo, bardzo blisko opóźniłem hamowanie i zbyt mocno opóźniłem. Zbyt mocno opóźniłem hamowanie i od prawej strony Pietrow. Od prawej strony Pietrow tutaj mnie wyprzedza, no i on chyba będzie zjeżdżał dalej serwisowej, ale Hamilton jest cały czas bardzo blisko i tutaj błąd, delikatny błąd, Hamilton jest bardzo blisko, standardowa mieszanka paliwa, żeby te paliwo po prostu delikatnie zaoszczędzić, żeby nie jechać cały czas na wzbogacony i Pietrow zjeżdża do alei serwisowej, no i wyjeżdżamy na prostą startu mety, Raikkonen na pozycji trzeciej, więc Raikkonen całkiem nieźle. Dziewiąte okrążenie wyścigu jest rozpoczęte i za chwileczkę wjedziemy w sektor pierwszy. W sumie już w tym sektorze jesteśmy. Hamilton na pozycji drugiej ma pół sekundy straty i Raikkonen także bardzo mała strata, więc tutaj Kimi Raikkonen także będzie walczył o pozycję na podium. Jak widzicie, zaoszczędzone paliwo to na paliwo na 4 okrążenia, więc paliwo w naszym baku się znajduje w dobrej ilości i myślę, że spokojnie możemy sobie pozwolić, żeby włączyć mieszankę numer 3, ale jak na razie takiej potrzeby nie ma, więc tego robił nie będę, chyba że naprawdę będę w potrzebie, że będę musiał, no ale jak na razie niech jest tak jak jest. Raikkonen na pozycji trzeciej i będzie walczył, myślę, z Hamiltonem, a Hamilton będzie walczył z nami i Hamilton pokazuje się nam w lusterkach i jednak nie. Jednak Hamilton nie da rady. Jednak tutaj Hamilton myślę, że nie będzie w stanie nas wyprzedzić na tej prostej. Tam widzieliśmy Hamiltona cały czas bardzo blisko, no ale tam także Kimi Raikkonen czai się. No i tak jak było w Grand Prix Kanady, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i żeby właśnie tak nie było pod koniec tego wyścigu. Dziewiąte okrążenie wyścigu, czas jak na razie 1:44.433, więc tego czasu nie poprawiamy. Wjeżdżamy w sektor trzeci, no i jesteśmy w sumie już w tym trzecim sektorze. Bardzo szybki sektor, bardzo szybkie prawe zakręty, no i takie można powiedzieć delikatne eski. Bardzo delikatne, ale bardzo szybkie i tutaj Hamilton cały czas próbuje. Hamilton cały czas próbuje po prostu mnie wyprzedzić. Próbuje od prawej i od lewej strony, po prostu wszędzie. Tam Hamilton cały czas po prostu szarżuje z tyłu niesamowicie i kręci dużo lepsze czasy od naszych, więc tutaj kiedy nas wyprzedzi, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, ale Raikkonen także kręci dobre czasy i tutaj Raikkonen będzie też w stanie walczyć z Lewisem Hamiltonem, czyli z zawodnikiem teamu McLaren. Kilka osób mi też pisało, żebym przyjął ofertę McLarena, kiedy taką ofertę dostanę. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy w ogóle taką ofertę bym przyjął, no ale na pewno bym to rozważył i wtedy na pewno wtedy bym się z wami podzielił i wy także byście tą decyzję ze mną podejmowali, ale jak na razie fantastycznie sobie radzimy z Lotusem, fantastycznie ten team się spisuje i fantastycznie Kimi Raikkonen sobie także radzi, czyli nasz kolega z zespołu, no i myślę, że tutaj ten team jest teamem, który pozwala walczyć o najwyższe lokaty i jak na razie tego teamu zmieniać po prostu nie będę. Raikkonen na pozycji trzeciej, jak widzicie, on jest bardzo blisko Lewisa Hamiltona. Jenson Button spadł gdzieś dalej i czy on jest na pozycji czwartej, czy na pozycji piątej, szczerze mówiąc nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ tego nie widzę. 88 tysięcznych sekundy poprawiam swój czas okrążenia, to znaczy nie okrążenia, tylko tych dwóch pierwszych sektorów. Teraz trzeci sektor i tutaj możemy stracić albo zyskać bardzo dużo, ponieważ taki to właśnie jest sektor, który powoduje to, że kiedy przejdziemy go znakomicie, możemy dużo zyskać, ale kiedy przejedziemy go średnio i z dosyć małą prędkością, to możemy zyskać bardzo mało. Tam chyba kontakt delikatny z Hamiltonem i Hamilton, brak kawałka przedniego skrzydła. Hamilton po prostu mnie delikatnie wypchnął mnie. Widzieliście, że delikatnie wyjechałem, a to właśnie spowodował Lewis Hamilton, który opóźnił delikatnie hamowanie, no i tutaj Hamilton po prostu zachował się bardzo nieodpowiedzialnie. Raikkonen na pozycji trzeciej, on myślę tutaj będzie walczył w tym momencie z Hamiltonem. Hamilton też jest bardzo blisko i Webber, widzimy, że czas znakomity Marka Webbera 1:42.148, więc 2 sekundy lepszy od naszego czasu. No i tutaj Webber po prostu szaleje niesamowicie. Ja jestem na pozycji pierwszej jak na razie przez cały czas, więc tutaj pozycja pierwsza
utrzymuje się i jest to bardzo dobra wiadomość. Hamilton na pozycji drugiej i tutaj Raikkonen na pozycji trzeciej, Button na pozycji czwartej i chyba piąta pozycja to jest Sergio Perez, który bardzo dobrze sobie w tym wyścigu radzi. Tam widzimy Raikkonen. Raikkonen wyprzedza chyba wyprzedza Hamiltona. Czy tak będzie, czy tak nie będzie? Zobaczymy już za chwileczkę. Chyba jednak Hamilton się obronił. Chyba jednak Hamilton się obronił. Tak, Hamilton utrzymuje pozycję drugą. Wyjeżdżamy na długą prostą. Długa prosta, która jest naprawdę jedną z najdłuższych na tym torze, chociaż najdłuższa prosta jest w sektorze drugim. Tam można używać systemu DRS, ale tutaj na tej prostej tego systemu użyć nie możemy. 11 okrążenie, za niedługo zaczniemy okrążenie 12 wyścigu Grand Prix Europy, czyli Grand Prix Walencji. No i myślę, że takie Grand Prix właśnie w kalendarzu także się przydawają, ponieważ także w takich Grand Prix można świetnie się bawić. No i myślę, że może nie są to jakoś bardzo fascynujące Grand Prix, takie właśnie spokojne, które, na których nie dzieje się zbytnio dużo, no ale myślę, że także mają swój urok i warto postarać się tutaj zwyciężać. Wjeżdżamy w sektor pierwszy i za niedługo skończymy ten sektor. Weber widzimy, że cały czas próbuje, cały czas stara się, no i cały czas kręci znakomite czasy, więc Red Bull wpisuje się w tym wyścigu także całkiem dobrze, chociaż jeżeli chodzi o czasy, chociaż jak widzimy w pierwszej trójce ich nie ma, no i tutaj myślę, że ich nie będzie, ponieważ nie sądzę, aby dali sobie radę tutaj z tymi zawodnikami, którzy są przed nimi, ponieważ Red Bulle nie mają dobrych prędkości maksymalnych, a jak wiemy na tym torze są bardzo, bardzo potrzebne. Tam Raikkonen się czai, no i nie, jednak nie, jednak Raikkonen tutaj jeszcze Hamiltona nie wyprzedzi, jeszcze Hamilton może jechać spokojnie i myślę, że tutaj Hamilton łatwo skóry nie sprzeda. Jesteśmy w sektorze trzecim, w sumie to za chwileczkę do niego dopiero wjedziemy, jesteśmy na tej prostej, jednej z dwóch długich prostych na tym torze i tutaj zawodnicy systemu DRS użyć nie mogą, więc mnie nie wyprzedzą. Hamilton bardzo blisko od prawej strony, aj! Błąd, wyjeżdżam! Hamilton jest przede mną, duża dawka systemu KERA za chwileczkę będzie, no i tutaj trzeba będzie odrobić tą pozycję. Hamilton jest z przodu, jest blisko, dosyć blisko, jestem w stanie opóźnić hamowanie, myślę, że tak właśnie będzie. Opóźniam hamowanie i co tutaj, za szeroko wyjeżdżam, no i tutaj kontakt z Hamiltonem i kara, niestety kara, Hamilton, obróciło mu tam samochód, no i kara dla Berta. Perez czwarty, Raikkonen trzeci, Button drugi, 20 sekund, niestety 20 sekund kary, no i cóż tutaj zrobić, jak musi po prostu tak być, musimy się z tym pogodzić, no i niestety, ale kara, która tutaj spowodowałem karę, no i jest kontakt z Buttonem, Button obróciło Jensona Button tutaj obróciło mu samochód, wjechał w nas, my delikatnie za wąsko w zakręt, no i tutaj kontakt z Jensonem Buttonem. Raikkonen i Perez na pozycjach drugiej i trzeciej, więc Raikkonen tutaj po prostu walczy o pierwszą pozycję, ponieważ my mamy karę. Żółta flaga już znikła, żółta flaga z sektora drugiego, no i tutaj Raikkonen próbuje cały czas mnie wyprzedzić, nie, jednak nie, tam oczywiście żółta flaga była w sektorze pierwszym, na tym pierwszym zakręcie, nie w sektorze drugim, po prostu moja pomyłka. 13 okrążenie, więc to jest okrążenie pechowe, niestety pechowe i okropne dla nas, ale no takie są wyścigi, taka właśnie z Formuła 1, takie są wyścigi Formuły 1, takie nieprzewidywalne, no i myślę, że także przez takie właśnie zachowanie, przez takie właśnie sytuacje i takie właśnie zdarzenia bardzo, bardzo ciekawe. Perez na pozycji trzeciej, Sergio Perez, bardzo dobry wyścig, bardzo dobrze Meksykanin w tym wyścigu sobie radzi, no i widzicie, czasów okrążeń nie poprawiamy, jak na razie jeden zawodnik tylko wyeliminowany, no i tutaj jeden zawodnik tylko po prostu odpadł z wyścigu, jest to najprawdopodobniej Jenson Button z zespołu McLarena. Schumacher na pozycji czwartej, więc bardzo dobrze Michael Schumacher, bardzo dobrze Schumi sobie radzi. Tutaj Kimi Raikkonen myślę, że będzie próbował mnie wyprzedzić, ale ja na pewno nie oddam skóry, chociaż mam karę i powinienem go przepuścić, to nie będę tego robił, będę walczył z Kimi
Raikkonenem. Tutaj ciut za szeroko, wie, że Mikimi Raikkonen był bardzo blisko, ale tutaj Kimi Raikkonen jednak rad nie da. 14 okrążenie, czyli ostatnie okrążenie wyścigu o Grand Prix w Walencji. No i tutaj myślę, że nic już więcej stać się nie powinno. Nie powinno być innych sytuacji. Raikkonen jest na pozycji drugiej, a w sumie można już patrzeć, że na pozycji pierwszej Raikkonen od prawej strony, bok praktycznie z Raikkonenem będzie za chwileczkę, bok z Raikkonenem i Raikkonen jest przede mną, ale ja opuściłem delikatnie hamowanie i jestem przed Kimi Raikkonenem. Mówiłem, że nie oddam łatwo skóry, mówiłem i tak właśnie robił będę. Tutaj Kimi Raikkonen po prostu musi się z tym pogodzić, że wcale mu pozycji oddawał nie będę, nawet jeśli mam karę, będę starał się jechać jak najszybciej i jak najlepiej. Jesteśmy w sektorze trzecim, właśnie ten sektor rozpoczynamy, poprawiamy swoje czasy sektorów, no i tutaj widzicie, że już nic nie powinno się raczej wydarzyć i tutaj Kimi Raikkonen odniesie zwycięstwo na torze w Walencji. Perez będzie na pozycji drugiej, Schumacher na pozycji trzeciej, więc podium całkowicie niespodziewane i po prostu niesamowite. Raikkonen bardzo blisko i tutaj chyba jednak ryzykował nie będzie. Pierwsza pozycja Kimiego Raikkonena, Perez na pozycji drugiej, Schumacher na pozycji czwartej, no chyba że tam Schumacher po prostu stracił. My niestety na pozycji której? 13 pozycja, więc bardzo zły wyścig, bardzo słaba pozycja, no i niestety tak to właśnie jest, musimy się z tym pogodzić. Kartikeyan 10, niesamowicie Kartikeyan, Schumacher 3, Rosberg 4 i Alonso 5. Jesteśmy na pierwszej pozycji, traci do nas 41 punktów Hamilton i 19 albo 18 punktów Sebastian Vettel. Tutaj pretensje inżyniera, no ale cóż, tak to właśnie jest w wyścigach Formuły 1. Kimi Raikkonen na mecie przed kolegą z zespołu, czyli Ernie Bird, po prostu dzisiaj w tym wyścigu, w niedzielnym wyścigu Grand Prix Europy, niestety przegrywa. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze w Silverstone. Trzymajcie się ciepło. Hej!